Niż odpowiem na to pytanie, chciałem się tutaj pochwalić w ogóle taką radosną. Dzień dobry. Nic się nie dzieje. Taką radosną dla nas wszystkich wiadomość, bo nieoficjalnie już mogę powiedzieć, że trzech naszych zawodników dostało powołanie do reprezentacji U21 i U20. Cieszymy się z tego niezmiernie, bo to jest to, co podkreślaliśmy na początku, że trochę zmieniamy wizerunek Korony. Został on zauważony również poprzez trenerów, poprzez sami zawodnicy, poprzez swoją grę spowodowali, że dostali powołanie na te konsultacje i jest to nie tylko splendor dla nich, ale w szczególności dla nas, dla naszego klubu. I to jest tylko potwierdzenie tego, jak gdyby, co uprzedzaliśmy prędzej. Natomiast... Tak. Jest to Michał Przybyła, Marcin Cebula i Tomek Zając. Nie tylko. To są U20, U21. Umówiliśmy się z trenerem, bo nie mam jeszcze oficjalnie. Jutro mają przyjść papiery, że szczegóły trener Dorna poda. Natomiast to jest taka wiadomość, którą chciałem się tutaj podzielić przed meczem już. Bo tak jak mówię, jest to bardzo ciekawa informacja i bardzo radosna dla nas wszystkich. Mniej radosne są takie, że Przemek, Piotrek, dalej pod dużym znakiem zapytania, te dwa nazwiska, ich absencja w meczu jest bardzo realna. Michał Przybyła, mamy nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach dał sygnał, że jest szansa, że na jutrzejszy mecz można go brać pod uwagę, a Paweł i Zbyszek są, trenują z pełnym obciążeniem, więc są w 18 meczowej. Pozycja bramkarza jest pozycją newralgiczną w zespole. Jeżeli nie ma jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, coś się nie dzieje, to raczej każdy trener nie lubi tutaj zbyt dużych rozszat, ponieważ silny zespół to zespół, który jest stabilny od tyłu. I nie mamy dzisiaj jak gdyby takich przesłanek, żeby szukać tutaj jakichś innych rozwiązań niż te, które widzieliśmy w Poznaniu na tej danej pozycji. Krzysiek Kiercz. Jeżeli coś, to na pewno wystąpi Krzysiu Kiercz, tak. Krzysiek dał sygnał w meczu z Grekami, że jego forma wzrasta. W meczu pucharowym to potwierdził, zagrał dobre zawody, czeka na swoją szansę. Jeżeli Piotrek nie będzie dysponowany, to Krzysiek zajmie jego miejsce. Ja powiem szczerze, to my walczymy nie o jednego zawodnika, tylko dwóch. Natomiast prędzej mówiliśmy już o nazwiskach, jak pan widzi, nie ma ich w naszym zespole. Myślę, że tutaj najlepszym dzisiaj zdaniem, jakie będę mógł użyć, to jest transfery lubią ciszę. Liczmy na to, że trochę mniej medialnie, mniej o nich będziemy mówili, a więcej nad nimi popracujemy, bo bez rywalizacji w przedniej linii będziemy mieć potężny problem, bo dzisiaj musimy ustawiać zespół adekwatnie do możliwości naszych zespołów, a to nie na tym polega. Dążymy do tego, żeby w tych wszystkich formacjach była zachowana równowaga. Dzisiaj wygląda tak, że od tyłu widzimy mocny zespół ekstraklasowy, natomiast musimy cały czas jako klub pracować nad tym, żeby tę formację przednią ustawicznie wzmacniać. Mówimy tu o potencjale, o możliwościach i to jest nasz główny cel. To jest tak, że jak gdyby patrząc na nasze skrzydła, ogólnie one działają przyzwoicie, nazwijmy to. Nie tylko, rozpatrujemy jak gdyby też tak, że mecz trwa 90 minut i w dwóch poprzednich meczach zmiany, które dał szczególnie Tomek Zając, spowodowały, że trochę jak gdyby dodało to nam szybkości. Zastanawiamy się cały czas, czy to już jest ten moment, żeby dokonywać zmian. Wydaje nam się, że ten układ, który był w ostatnim meczu, był niezły, czyli Paweł dodaje nam jakości od początku, Tomek jest całkowicie innym typem zawodnika, dodaje nam szybkości, więc myślimy nad pewnymi rozwiązaniami, ale
Zobaczymy, czy to nastąpi w tym meczu, czy w przyszłym. Na ten moment nie przewidujemy raczej tam jakichś radykalnych. Nie. Jedyne pretensje o Tomka, jakie możemy mieć, to to, że nie podjął się roli drugiego karnego Nieszczyla. Tomek, tego oczekujemy od zawodników, decyzyjności, nie wszystko w meczu wychodzi, to wiemy. My nad tymi rzeczami trenujemy, to jest młody piłkarz, który dopiero wchodzi w piłkę i pamiętajmy, najważniejsze, że on ma te sytuacje. Miał ich multi i to jest dzisiaj najważniejsze, natomiast to jest rutyna, to jest doświadczenie, to jest ilość meczy rozegranych, powoduje, że z samych sytuacji robią się bramki i po to jest trening, po to jest praca, żeby transformować jak gdyby sytuację na bramki. To jest też nasza rola. Tak Tomek ma grać, ma grać trochę snobistycznie, bo tego wymagamy od zawodników na skrzydłach, żeby nie bali się podejmować wyzwań jeden na jeden, żeby mieli dużą ilość dośrodkowań, żeby napastnikom stwarzać sytuację do strzelenia bramki. I tutaj występ w świeciu określamy na plus dla Tomka i tutaj właśnie liczymy na taką grę. Koncentrujemy się nad naszym zespołem. My jesteśmy zbyt krótko, żeby działać jak gdyby na różnych płaszczyznach, nazwijmy to. My dzisiaj konsolidujemy nasz zespół. To jest nasz główny cel. Tak jak widzicie też panowie, jest zwarowany jest ten okres. Więc jesteśmy w podróżach niż na miejscu. Nie ma za dużo czasu pobycia sobą na treningi z zespołem. Bardziej bazujemy na treningach sprzed parunastu jednostek treningowych. I dzisiaj de facto leczymy urazy. Robimy wszystko, nasz sztab medyczny robi wszystko, żeby zawodnicy byli do pełni zdrowia i niż mniej się koncentrujemy na przeciwniku. Oczywiście bierzemy pod uwagę grę Krakowik, ostatnie wyniki, stałe fragmenty, ale tak jak mówię, w szczególności koncentrujemy się nad naszym zespołem. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Piotrek da radę zagrać, tak samo i Przemek i Michał. Wiadomo, że to trener będzie decydował, jak będzie wyglądał skład. Natomiast no, my liczymy na to, że Malar jutro będzie do dyspozycji i będzie grał. No, na pewno fajna sprawa być w 11 kolejki, czy gdzieś tam być wyróżnionym po meczu, ale liczy się zespół i liczą się zwycięstwa przede wszystkim i punkty. No, więc jeśli nie będę w tej 11, a drużyna będzie wygrywać, no to wiadomo, że moja radość będzie większa niż mielibyśmy przegrać, a miałbym być w 11 kolejki. No tak, tak, wiadomo. Od początku sezonu w sumie nasze morale rosną. Gdzieś tam akurat jeśli chodzi o obronę, gramy ze sobą najdłużej, bo tak zamiast gola wskoczył Władek i myślę, że to wygląda bardzo dobrze i no nic, musimy pracować dalej nad tym, co jest dobre i poprawiać to, co jest złe.